Dzień dobry, dzień dobry, kochane wodniki na kanale Karty na Miłość. Skarbeczki. Ostatnia tygodnióweczka na ten miesiąc od 27 marca. Zahaczymy o 1-2 kwietnia. Sprawdzimy, co u Was w finansach, co w miłości, jakie są rady, jakie są ostrzeżenia. Pamiętajcie tylko, kochani, że czytanie jest ogólne dla wszystkich moich słonecznych wodników, jakże także dla ascendentalnych. I kochani, nie martwcie się, nie denerwujcie się, jeżeli coś z Wami nie rezonuje, nie pasuje. To jest całkiem normalne, bo to jest niemożliwe, żeby to czytanie trafiło do każdej jednej osoby. Nie każdy ma rodzinę, nie każdy ma dzieci, nie każdy ma daną sytuację identyczną, prawda? Także sprawdźcie sobie, w jakim znaku macie ascendent, odsłuchajcie tego drugiego znaku. Sprawdźcie sobie, jeśli pytacie o miłość, sprawdźcie, w jakim znaku macie Wenus. Księżyc, kochani, jest też bardzo ważny. No, sprawdźcie sobie. Pamiętajcie, by zawsze zostawić łapkę w górę w ramach odwdzięczenia się. Was to nic nie kosztuje, a ja jestem z tego rozliczana i będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszesz parę słów, nawet jeżeli zostawisz kwiatuszek, serduszko w ramach odwdzięczenia się za filmik. Dzisiaj pracujemy, kochani, na tarocie snów, bo często ostatnio pytacie. A ja mówię zawsze na początku, co to za talia. Także, kochani, jeżeli macie ochotę też posłuchać innych filmów, takich tematycznych, no to, kochani, to zaglądajcie do playlisty. Tam macie różnego rodzaju filmy od Czy kocha, Co zrobi, single, Wracacze, Co w pracy, Co w finansach, o kamieniach, o godzinach, co one oznaczają, jeżeli często widzicie. Wejdźcie sobie na playlistę, tam znajdziecie na pewno coś, kochani, dla siebie. A jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale i Wam się podoba, w sensie mój głos też, to zachęcam do subskrypcji. No, będziecie dostawać, kochani, wszystkie filmy od razu z informacją, że jest nowy filmik, a nie będzie on się pojawiać, powiedzmy, za tydzień, za miesiąc, po fakcie. Kochani, tak jak Wam mówiłam, kupiłam sobie na Dzień Kobiet karty. I chciałabym Wam, kochane wodniki, wylosować kartę i przekazać, co Wasza dusza na ten tydzień ma Wam, kochani, do powiedzenia. Nie ma takiej złej rzeczy, której Bóg by Ci nie wybaczył. O ile zdajesz sobie sprawę ze swoich działań. Piękny przekaz. Piękny. Chyba trafia, co? A co karta klucz? Obdaruj miłością siebie i innych. Wodniki, poproszę o ostrość. Czas na miłość. Słońce tak świeci, że nic nie widać. Ale to dobrze. Ja nie będę narzekać, że jest słońce. Nie będę narzekać, że jest słońce. Absolutnie powiedziałam, nie będę narzekać. To idziemy do finansów, do pracy, co? Zobaczymy, co w finansach, co tam w szkole. Król buław, świat, 7 kielichów i głupiec. No i fajnie, bardzo fajny tydzień. Raz, dwa, trzy. Wieża, sprawiedliwość, kielichy. No i powiedziałam, że fajnie i mogę zakończyć, tak? Mogę iść na kawę. Nie, 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 nie skarby. Żarty żartami, bierzemy się do pracy. Kochani, Wy znacie moje karty i wiecie, że król buław zawsze oznacza sukces. Każdy król ma kasę, każdy król ma jakiś szacunek, jakieś poważanie. W każdym bądź razie, Wy w tym tygodniu albo wpadniecie na genialny pomysł, albo zostaniecie docenieni. Być może otrzymacie szansę na delegację, na awans, szansę na, może szef odkryje Wasz talent, a może Wy odkryjecie, kochani, jakiś talent w sobie. Jeżeli prowadzicie, kochani, działalności, poszerzcie je po inne miasta, wsie, a nawet kraje. Dawajcie więcej reklam. Puśćcie informacje w świat. Widzę, że możecie zdobyć nowych kontrahentów, wspólników,
handlowców, klientów z całego świata. Ten tydzień jest tak obfity w radość, że ta siódemka kielichów aż się wylewa z każdego kielicha to, co najpiękniejsze. Pieniądze, poważanie, klienci, radość. Jeżeli szukacie pracy, to wy zaczynacie, kochani, od pierwszego pracę. Tylko nie siedzimy w domu, tylko naprawdę chodzimy od drzwi wysyłamy CV i ja widzę, że 1 kwietnia zaczynacie, idziecie na szkolenie, zaczynacie pracę. Ja nie chcę słyszeć wodniki, że nie ma pracy. Owszem, może was zwolniono, może wam powiedziano, pracujesz do końca marca, ale wy bardzo szybko znajdziecie sobie nowe miejsce pracy. Może to będzie wasze miejsce pracy, w sensie otwieracie działalność, pracujecie u kogoś, wykonujecie pracę na przykład za granicą, bo musicie dojeżdżać do innego miasta, do innego kraju, ale z tego widzę wielkie zadowolenie. Królowa Kielichów jest zadowolona, jest szczęśliwa, jeszcze karta gwiazdy pod spodem. Dla was może być totalna też zmiana. Może chcecie zmienić kierunek studiów, może chcecie zmienić zupełnie profesję, zawód. Może siedzieliście cały dzień, całe życie za biurkiem, a teraz chcecie jeździć, mieć pracę w terenie. Jak najbardziej jest dla was szansa. Wieża mówi o ogromnych zmianach. Wy od 1 kwietnia widzę, że u was się dużo, dużo rzeczy zmienia. Jeśli chodzi o sprawy takie stricte, kupno, sprzedaż, kochani, rewelacyjnego czasu nie widziałam, jak dla was. Świat, król buław, 7 kielichów, może nawet będzie i tak, że nie będziecie wiedzieć, na co się zdecydować. Powiedzmy, chcecie kupić samochód, szukaliście, dajmy na to, Forda, a wam się nagle spodoba Citroen. I co teraz? A za Citroenem jeszcze stoi jeszcze coś i to jest też piękne i zgłupiejecie. Ale widzę, że będzie ta nowość. Będzie. Co w miłości? 8 mieczy, a z kielichów 8 buław i 10 kielichów. Super. Wodniki, macie chyba najlepsze czytanie ze wszystkich znaków. Żyli długo i szczęśliwie. Dziękuję, do widzenia, tak? Kochani, dwa przekazy, które mi przyszły od razu na myśl. Od razu. Jeżeli jesteście w związkach, nie doczepiam się do niczego, nie chcę wam psuć humoru niczym, bo nie ma czym. Jedynie zaznacza mi się mocno ból pleców, trzeba zadbać może o zdrowie współmałżonka, partnera. Wielka radość dzięki rodzinie, może jakaś rocznica ślubu, może spotkanie niedzielne przy obiedzie, może gdzieś pojedziecie, może dzieci przyjadą do was, może wy do dzieci, spotkania towarzyskie, miłość, radość, wzajemność. Kochani, wychodzicie z tej karty, gdzie oznaczałaby zimę. A siedzimy w domu, nic nie robimy. Zaczynacie dbać o siebie. Nie doczepiam się do związków. Jeżeli się z kimś krótko spotykaliście i w sumie nie wiedzieliście, na czym stoicie, bo osoba się rzadko odzywała, rzadko pisała, takie to było nie wiadomo jakie, osoba się otwiera na was, gdyż as kielichów z ósemką buław mówi: zobaczył cię z innej strony. I jest też szansa, że też wy, kochani, zobaczycie coś w tej osobie i będziecie częściej pisać, na przykład dzień dobry, dobranoc, może poznacie rodzinę, może poznacie siostrę, brata, może pojedziecie, może będziecie rozmawiać, kochani, w związkach, jeżeli jesteście, o wspólnym zamieszkaniu, o założeniu rodziny, o posiadaniu potomstwa. Trzeba po prostu się, kochani, odważyć na tą rozmowę, a tych rozmów w tym tygodniu i szans będzie bardzo dużo. I ja sądzę, że wy pokonacie te swoje lęki, te strachy i ruszycie do działania. Dla niektórych będzie to nawet propozycja, słuchajcie, małżeństwa, propozycja zamieszkania wspólnego, propozycja bycia razem na dobre i na złe. U niektórych może się też powiększyć rodzina, możecie się też dowiedzieć, że to czy u was, czy u znajomych, czy u rodziny spodziewają się potomka, może zostaniecie poproszeni na ojca, matkę chrzestną, no kto to wie, kochani, kto to wie. Piękne karty.
Piękne. Otwierajcie się single na miłość, otwierajcie się na znajomości, wychodźcie do ludzi, dajcie losowi szansę poznawać. Ja widzę, że w waszym serduszku, może nawet pojedziecie do rodziny, do mamy, do taty, a w waszym serduszku, kochani, zacznie się coś dziać, tak? Bardzo dobry czas, jeśli chodzi o przejście na dietę, o zmianę trybu życia, o zmianę, słuchajcie, garderoby, to co chcecie zmienić, idealny czas. Chcecie się odchudzać? Rewelacyjny czas. To nie jest tak, że bo zaraz będą święta. Nie, nie, nie. Zaczniesz teraz, jak księżyc rośnie, zobaczycie, że przyniesie to skutek i to gwarantowany natychmiast. Natomiast, kochani, przy królowej mieczy, co mi się tutaj, kochani, zaznacza tak mocno? U kobiet chyba układ moczowy, cewka moczowa, dziewczynki, coś takiego, mogą być nawracające bóle, ale takie kujące, czyli na przykład boli cię ząb i ten ząb tak pobolewa, tak kuje. Także, kochani, wydaje mi się, że co niektórzy pójdą do dentysty w tym tygodniu. No. Ale zapytajmy, co jeszcze karty chcą Wam przekazać. Kochani, dzidziuś na dom, wiadomość od dziusiu, zostanie matką chrzestną. Dzieci może gdzieś pojadą, może zostaną gdzieś Wasze dzieci zaproszone, może Wy przyjmiecie dzieci, siostry czyjeś. Wielka radość przez dzieci. Wielka radość, niespodziewana radość, wydatki. Niespodziewane wydatki mogą być w tym tygodniu, ale to będą wydatki takie jak prezent, jak nagroda, kochani. Jeżeli czekacie na jakieś pieniądze zaległe z urzędów, trzeba by się, kochani, odezwać, bo oni tak jakby zapomnieli o was. Trzeba by się przypomnieć im, słuchajcie, bo ja tutaj czekam na kaskę, tak? Jakie są rady i jakie są ostrzeżenia dla wodników? Jakie są rady? Jakie są ostrzeżenia dla wodników? No i tak jak powiedziałam, przyjmowanie gości to jest ta sama karta. Te 10 kielichów, karta rodziny, to jest ta sama, to są wszystkie trzy, które Wam wyjęłam tutaj. Spotkanie na dom, spotkanie w domu, czy to ślub, czy to urodziny, czy to święta. Kochani, ja tutaj, ja mam jakieś wrażenie, że wy na jakiś ślub, na jakieś chrzciny, na jakieś urodziny będziecie coś celebrować w domu. Bądź dostaniecie taką informację, albo na wiosnę zmienicie kolor ścian, tapet i macie ochotę na remont, bądź chcecie sobie kupić dom, mieszkanie, też tak mogę. Też tak mogę myśleć. No to zadajcie sobie pytanie, kochani, dotyczące przyszłego tygodnia od 27 marca do 2 kwietnia. Tutaj macie trzy odpowiedzi od aniołków. Tu jest pierwsza karta, druga, trzecia. Wybierzcie sobie jedną. Możecie też zadać trzy pytania, oczywiście. Możecie sobie zatrzymać filmik, przemyśleć, która wersja dla Was. Jedyneczki. Trochę długo, ale w przeciągu roku to może wyjść. Dwójeczki. Nie, i to z wykrzyknikiem, kochane. Jeszcze nie teraz. Nie, nie, nie. Trójeczki. Klarowna komunikacja. Oj, trzeba popracować, kochani, nad tym, co się do kogoś mówi. Ktoś was może nie rozumieć. Ktoś was może odbierać inaczej. Nie zrozumieć, co chcecie im przekazać. Ja Wam życzę, kochani, ze swojej strony, żeby w tym tygodniu rezonowało tylko to, co dobre, to, co złe, niech odejdzie. Życzę Wam wspaniałego, kochani, tygodnia. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Pamiętajcie, żeby obdarowywać miłością siebie oraz inne pozostałe wokół Was osoby. Dziękuję, wodniki. Do usłyszenia. Pa, pa. Rybeńki. Rybeńki, witajcie, kochane. Teraz wy. Skarbeczki ja sobie przetasuję.
karty po moich wodnych czulisiach. Dzisiaj pracujemy na tarocie snów. Kochani, zrobimy sobie horoskop od 27 marca do 2 kwietnia. Zobaczymy, co tam u Was się będzie działo w sferze finansów, miłości, w zdrowiu. Zobaczymy, jakie są rady, jakie są ostrzeżenia od kart. Pamiętajcie, że czytania, które ja wykonuję, są ogólne. No i nie muszą z Wami wszystkimi rezonować. Pamiętajcie, żeby sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent, odsłuchać tego znaku. Jeżeli pytacie o miłość, sprawdzamy Wenus. Księżyc też jest ważny, kochani, też jest ważny. Witam serdecznie moich nowych widzów. Cieszę się bardzo, że przybywacie. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, to zasubskrybujcie. Będziecie otrzymywać wszystkie filmy, jakie wrzucam. A jeżeli sprawdzicie sobie moją playlistę, zobaczycie wiele, wiele tematycznych filmów, bardzo dużo. I o wracaczach, i o singlach, i co w sferze finansów, co w karierze. Również o minerałach, co dana godzina oznacza, jeśli ją często widzicie. Także kochani, zachęcam do obejrzenia playlisty. Tam macie też wybierz grupę, wybierz obiekt. Mnóstwo, mnóstwo tematycznych filmów. Każdy znajdzie tam, kochani, coś dla siebie. Tak? Słoneczka, karta klucz dla Was. Proszę uprzejmie. Jest już na stole. Zobaczymy, co karty będą chciały. A jeszcze mam jedną niespodziankę. Słuchajcie. No kupiłam sobie na Dzień Kobiet karty, mówiłam Wam. I chcę Wam dzisiaj przekazać, co na ten tydzień ma Wasza dusza Wam do przekazania. No, one są niesamowite, mają niesamowitą moc. Ja jak czytam, losując sobie karty, to mam ciarki po całym ciele. Wylosowałam Wam kartę. Identyfikuj siebie poprzez Twoje myśli i uczucia, a nie przez to, co posiadasz. No właśnie. A karta klucz co radzi? Wybaczaj sobie i innym. Ha. Może teraz mówię do jednej osoby, do dwóch. Ale tutaj, kochani, jest coś na rzeczy. Tutaj trzeba komuś wybaczyć, bo niezadowolenie, złość w środku może kipieć. Tak? Może kipieć. No to kochani, sprawdzamy Wasze finanse, drogę kariery, 9 monet, 6 mieczy, macie szansę na zmianę pracy, śmierć i 10 monet. Mogą być dwa przekazy, mogą być, kochani, trzy przekazy. Ja myślę, że to jest wielka szansa na zmianę pracy, na awans. Wielka szansa na to, żeby otworzyć swoją działalność, swoją firmę. Słuchajcie, zostaniecie docenieni w tym miesiącu, dostaniecie jakąś nagrodę, premię. Oczywiście nie wszystkie rybki, ale podejrzewam, że mogą Wam zaproponować inne stanowisko, kierowanie zespołem ludzkim, bądź nawet przeprowadzkę do innego miasta, czy też delegację na rzecz tego, żeby się podszkolić. Dlaczego będzie to dla Was takie ważne? Dlatego, że dzięki tej propozycji u Was w życiu się coś zmieni, co zapoczątkuje zmianą finansów, zmianą statusu, a nawet, kochani, poważny awans. Jeżeli myślicie już od jakiegoś czasu o zmianie pracy, to ja widzę, że od 1 kwietnia jest ogromna szansa zostawić starą pracę, iść do nowej pracy. Pamiętajcie tylko, żeby nie rozstawać się w złości. Tak? Mam wrażenie, że wiele z Was chciałoby, bądź chce mieć coś swojego, czy to taksówkę, czy to jakiś sklepik z warzywami. Wy możecie, kochani, mieć drugą taką, może pracujecie u kogoś i mieć też coś swojego, to też by nie było źle. Jeżeli, kochani, musicie wyjechać, to przyjmijcie tą propozycję. Wiecie czemu? Bo ona Wam się będzie opłacać finansowo. Owszem, może zostawicie tutaj rodzinę, przyjaciół,
ale 10 monet to jest najlepsza karta. To jest spłacony kredyt, to jest otrzymanie kredytu, to jest otrzymanie dofinansowania. W ogóle w tym tygodniu nie będziecie narzekać na finanse. W ogóle. Kochani, sprawdzimy miłość, co? Zobaczymy, co w związkach, co u singli, co u problematycznych osób, które mają problematyczne związki. Kochani, no tutaj gorzej. Nie będę ukrywać, że jest sielanka, bo ktoś nosi maskę, ktoś się nie odzywa, ktoś ma to gdzieś, ktoś zakończył w ogóle znajomość. Wy może w ogóle nie wiecie, na czym stoicie. Dla części z Was, jeżeli Wasza osoba pracuje za granicą, no to nie macie tego kontaktu. Jest ten kontakt ograniczony i niestety czekacie, myślę, że do świąt, kiedy ta osoba się odezwie. Jeżeli się nie odzywa ta Wasza osoba, no to po prostu zajęta jest czym? Pracą, przeprowadzką, jest zmęczona. Dla wielu z Was, przepraszam bardzo, powietrzem się zakrztusiłam. Dla wielu z Was możecie nie wiedzieć, co z Waszą osobą. Myślę tu o problematycznych związkach. Myślę tu o osobach, które się pokłóciły, które nie umieją znaleźć wspólnego języka. Bądź też, kochani, spotkaliście kogoś na imprezie i ta osoba powiedziała, że zadzwoni i nie dzwoni. No tak, bo ta impreza była tylko imprezą. Ten ktoś nie robił sobie planów na przyszłość. Karta głupiec. No, wyliczyliście na nowy początek, na ciąg dalszy, ale być może, że w tym tygodniu ktoś do Was się przestanie odzywać. Może czekacie na ten SMS, na tą wiadomość, na Messenger. Może się u Was zamanifestować osoba spod znaku panny, wagi, bliźniąt. Może. Ale to nie jest tydzień na wchodzenie w związki. Dlaczego? Bo osoba jeszcze może być poraniona, jeszcze może nie wiedzieć, czy chce wejść w związek, czy chce tylko kolegi, koleżanki. Osoba jest bardzo, ale to bardzo zablokowana w sobie. Może cierpi za byłą, może tęskni za byłym, może nie ma jeszcze rozwodu, może ma drugą osobę i nie wie, jak Wam to powiedzieć. Może ma dzieci małe, może tęskni za dziećmi. W każdym bądź razie, kimkolwiek nie jesteście, widzę wstrzymanie, zatrzymanie wiadomości, kontaktów, spotkań. Rybeńki, chwila ciszy. A może właśnie to Wy macie odpocząć na chwilę od siebie i przemyśleć zachowanie swoje, tej osoby. Sądzę, że dla niektórych z Was będzie to przekaz, że osoba się chce odsuwać od Was, odsunąć. Niestety odsunąć na stałe. Mimo tego, że bardzo będziecie rozpaczać i bardzo będziecie chcieć i chciały, ta osoba chce być sama. Ta osoba po to się teraz nie odzywa, bo ona ma już plan. Ona chciała to przesunąć w czasie, tą swoją odpowiedź i tą odpowiedź oczywiście otrzyma. I raczej będzie na nie. Raczej będzie na nie. Ta osoba chce tylko zabawy. Tylko i wyłącznie. Nie jest to miły przekaz. Wy możecie też czuć się jak w dziupli, że tak powiem. Bo może w ogóle nie wiecie, co z tą osobą się dzieje. Nagle zamilkła, nagle przestała się odzywać, bo ona tego nie chce, bo nie chce Wam powiedzieć, co u niej. Podejrzewam charakter taki. Podejrzewam, że osoba, tak jak była pokazana w tej masce, taka już jest. I to ją nic nie zmieni. Ona po prostu się nie tłumaczy. Odchodzi, papa, żegnaj rybko i nie interesuj się mną. Tak ja to odczuwam. Kochani, dołożyłam Wam kartę i ja Wam powiem tak.
Uważajcie na płyny, uważajcie na stresy, na nerwy, gdyż was ta cała sytuacja może tak zdenerwować, że wam nagle wzrośnie ciśnienie, nagle się zdenerwujecie, nagle dowiecie się o jakiejś kochance, nagle dowiecie się o jakiejś kobiecie, nagle dowiecie się o kimś i was po prostu będzie miało roznieść. Niestety, to, co widzę, kochani, to wam przekazuję. No nie jest to miłe, ja wiem. Kochani, kolejna karta to Królowa Buław. I ja tutaj widzę jakiś stan zapalny. Tak samo przy tej karcie. Tutaj jest aż czerwono na tym stole. Więc uważajcie na swoje dziąsła. Mogą boleć. Może będziecie mieli zapalenie zatok, może jakiś katar, może coś, nie wiem, może głowa boleć, właśnie jak to ciśnienie skacze, bardzo często nas boli głowa z przodu, z tyłu. Także przygotujcie sobie tableteczki i inne takie rzeczy, bo wiecie, że jak wyskoczy, to wtedy, kiedy nic nie mamy w domu, tak? No i mamy nieszczerą osobę. Uważajcie też na złodzieja koło domu, na osobę, która interesuje się rzeczami, które do niej nie należą, a chętnie by sobie przywłaszczyła. Tak, macie złodzieja koło domu. Uważajcie, pilnujcie torebki, pilnujcie kluczy w autobusach. Uważajcie, w ogóle jednym słowem uważajcie. Jeżeli czekacie na pieniądze, na faceta, na odpowiedź, na alimenty, troszeczkę możecie poczekać dłużej. Ale widzę, że tutaj odzew będzie. Jeżeli macie dzieci, możecie się coś dowiedzieć o dzieciach. Może wnuki przyjadą, może dostaniecie informację, że przyjadą wnuki na święta, bądź wy możecie, kochani, w sobotę ich odwiedzić, tak? Dobra, rady i ostrzeżenia dla moich rybek. Znowu ten złodziej. Słuchajcie. Jeżeli nie znacie osoby, nie wpuszczajcie jej do domu. To jest raz. Wymarnujecie ewidentnie na kogoś czas. To jest dwa. Trzy. Nie grajcie w żadne gry totolotki, bo stracicie kasę. Albo to, co wygracie, to będziecie musieli, nie wiem, dużo podatku zapłacić. Amen. Na koniec. Moje rybki zadadzą sobie pytanie dotyczące przyszłego tygodnia od 27 do 2 kwietnia. Pierwsza odpowiedź, druga odpowiedź, trzecia odpowiedź. Proszę uprzejmie, proszę się częstować, proszę wybierać. Zastanówcie się, czy chcecie odpowiedź pierwszą, drugą czy trzecią. Co was bardziej przyciąga? Może macie trzy pytania. Kochani, aż mi karty lecą i znowu ten złodziej mi wyleciał, ale to za chwilę go podniosę. Ten złodziej ciągle mi się tutaj manifestuje. Uważajcie, skarby. Uważajcie, bo to jest jakiś znak, tak? Odpowiedź numer jeden. Kto wybrał jedyneczkę? Jeśli uwierzysz, a wy nie wierzycie. No właśnie, bo to widzę w tej karcie, kochani, że nie do końca wierzycie. Boicie się. Dwójeczki. Nie. Trójeczki. W przeciągu kilku miesięcy. No, powiecie długo. Długo, wiem. No jest to długo. No ale co zrobić, kochani? Co zrobić? Może się komuś nie spodoba to czytanie. Może to nie będzie... takie, jakbyście myśleli. Ale ja tylko odczytuję to, co widzę, kochani. Pamiętajcie, że nie musi z każdym rezonować. Pamiętajcie, by się odwdzięczyć za filmik. Ja wam życzę ze swojej strony, żeby się tylko sprawdziło to, co dobre. Wybaczajcie sobie. Wybaczajcie innym. Życzę wam wszystkiego pięknego w tym tygodniu. Przytulam do serduszka. Pa, pa.